zgłoszone. Pierwsza uchwała nosi numer 1/2020 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Reguły z dnia 15 września 2020 roku w sprawie wniosku do Rady Gminy Michałowice o niezwłoczne wybudowanie szkoły w Regułach. Czytam treść uchwały. Na podstawie artykułu 36 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku z późniejszymi zmianami oraz paragrafu 6 punkt 1 statutu sołectwa Reguły, Zebranie Wiejskie Sołectwa Reguły uchwala, co następuje. Paragraf 1. Wnosi się do Rady Gminy Michałowice o niezwłoczne doprowadzenie do wybudowania szkoły w Regułach i potraktowanie tej inwestycji jako priorytetowego działania w obszarze edukacji na terenie sołectwa Reguły. Po paragraf 2. Złożenie wniosku w imieniu sołectwa w sprawie powierza się sołtysowi. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. To jest treść uchwały. Bardzo poproszę o uzasadnienie, kilka zdań. Ponieważ tutaj w większości są mieszkańcy sołectwa Reguły, wieloletni mieszkańcy sołectwa Reguły, to ten wniosek chyba nie wymaga uzasadnienia, ale dla tych, którzy nie są zorientowani w sytuacji edukacji w okręgu szkoły w Michałowicach, wyjaśniam, że w szkole w Michałowicach jest obecnie 1000 uczniów. Ta szkoła nie została zbudowana na tylu uczniów. Ta szkoła prawdopodobnie została zbudowana na jakichś 600-700 uczniów i dzieci w tej chwili w tej szkole się po prostu męczą. Szkoła w Regułach jest obiecywana od ponoć 18 lat. Ja odkąd tu mieszkam, słyszę o szkole w Regułach. Obecna pani wójt razem z radnymi nam tą szkołę w Regułach podczas kampanii wyborczej w Regułach obiecywali. I to miała być pierwsza rzecz, jaką zrobią po wygranych wyborach i my teraz oczekujemy realizacji tej obietnicy. Reguły nie potrzebują przedszkola. Reguły w tej chwili potrzebują, i to bardzo pilnie, szkoły. Potrzebują już jej od kilku lat. I najwyższy czas, żeby władze gminy zaczęły w tej sprawie działać. To było bardzo krótkie uzasadnienie. Wobec tego, że nie jest to dyskusja, to ja tylko powiem, że to uzasadnienie jest co do meritum bliskie mojemu sercu, bo w edukację trzeba inwestować, natomiast nie ma żadnego oparcia, bo nie zostało ono przedstawione w liczbach i w demografii. Chcę też Państwu powiedzieć, że pani radna Hilarska zwróciła się przed 2 dniami do mnie na piśmie z prośbą o wyjaśnienie punktów, które były dyskutowane na Komisji Spraw Społecznych. Nie, Komisji Petycji, przepraszam, na Komisji Petycji i ja taką odpowiedź jestem w trakcie przygotowywania i w terminie ją przekażę. Jeżeli na liście obecności są Państwa adresy, to również przekażemy Państwu tę odpowiedź, żebyście widzieli, jak się mają sprawy ze strony Urzędu Gminy i jakie jest stanowisko wójta. Dziękuję. Drodzy Państwo, w takim razie nie traćmy czasu, przechodzimy do głosu. W wieloletnim planie inwestycyjnym od wielu, wielu lat było zawarte zadanie, ale chyba ciągle istnieje, zespół szkolno-przedszkolny w Regułach. Założenie jest takie, że nie coś zamiast czegoś, tylko że potrzebujemy i jednego, i drugiego. W międzyczasie tak naprawdę pojawiło się jeszcze trzecie zadanie, ponieważ nie mamy żłobka na terenie gminy Michałowice, potrzebujemy jeszcze żłobka, tak? Publicznego żłobka. Publicznego, dokładnie, publicznego żłobka. Może sprecyzuję, tak? Chodzi nam o publiczną oświatę. I teraz tak, ja nie uważam, że powinniśmy budować coś zamiast czegoś. Potrzebujemy tych dwóch, przynajmniej dwóch rzeczy, tak? Szkoły i przedszkola równocześnie. Wiem, że to jest bardzo dużo, tak? Ale chciałbym, żebyśmy pracowali nad tymi zadaniami równolegle, a nie od, znaczy, tak, no mamy teraz już bardzo zaawansowane właściwie pozwolenie na budowę, tak, przedszkola i co, mamy je wyrzucić w błoto i przez parę lat projektować szkołę, no to jest bezsens. Róbmy przedszkole, róbmy szkołę i pracujmy nad tym żłobkiem. Mamy takie czasy, jakie mamy. Mamy pandemię, mamy w związku z tym trudności w szkołach. Jeszcze problem z odstępem pomiędzy
uczniami, problem zarażeń, nowe przypadki COVID-u. I tak naprawdę to jest bardzo ważne w tym akurat momencie, w którym jesteśmy, żebyśmy zapewnili takie warunki w szkołach, przedszkolach i żłobkach, żeby te odstępy były realne, możliwe. Tak? Przy takiej infrastrukturze, jak mamy teraz, nie jest to możliwe. Jako radny przez wiele lat zabiegałem o właśnie szkołę, przedszkole, ten zespół szkolno-przedszkolny w regułach. No, z przykrością powiem, że tak, te inne zadania wygrywały. Poprzedni wójt uważał, że są ważniejsze rzeczy, na przykład ten budynek urzędu. Tak? Ja się tu nie zgadzam, uważam, że szkoła i przedszkole jest bardziej potrzebne niż urząd. Z urzędem mogliśmy poczekać, tak? No, nie byłoby nam komfortowo, ale bylibyśmy w innym miejscu. Błędem moim zdaniem też było to, że rozbudowywaliśmy do granic możliwości działek i tak dalej przedszkola i szkoły w Komorowie, w Nowej Wsi, w Michałowicach, a mogliśmy wybudować nowy obiekt, już tak naprawdę za te pieniądze. Teraz mamy taki problem, że mamy takie molochy, tak, do budówki, do budówek i tak to wygląda. I efekt jest taki, że na korytarzach mamy straszny ścisk, tak, no bo na tych korytarzach nie da się niczego już oszukać, tak. Więc no, myślmy strategicznie i tak naprawdę no, nie odrzucajmy przedszkola, bo przedszkole też jest bardzo potrzebne. Nie mówię tylko o regułach, ale ogólnie, tak? Ale też pracujmy właśnie jak najszybciej nad tą szkołą, bo ona też jest niezbędna, tak? Nie zarzucajmy, szukajmy środków zewnętrznych, zewnętrznego finansowania i po prostu działajmy wielofalowo, a nie coś zamiast czegoś. Dziękuję. Przepraszam, ale rozmawiamy na temat, bo pani podała usługa. To jest na temat, panie Andrzeju. Pan nie zgłosił żadnego wniosku do tego celu budowy przedszkola. Jak najbardziej. Ja bym chciała odwołać, jeśli mogę, a propos liczb. Chciałabym zwrócić uwagę, że w gminie Michałowice, zgodnie z raportami oświatowymi gminy, jest około 800 przedszkolaków. Na tych 800 przedszkolaków w terenie gminy jest 1000 miejsc przedszkolnych. W przedszkolach gminnych i prywatnych. W przedszkolach gminnych jest w tej chwili około 300 miejsc i planowane inwestycje przedszkolne gminy zwiększą te około 300 miejsc o 25 sztuk. W żaden sposób nie przybliży nas to do zaspokojenia miejscami gminnymi potrzeb gminy. Nie ma takiej opcji. Już nie mówiąc o tym, że mając nadwyżkę miejsc w przedszkolach prywatnych, gmina mogła te miejsca wykorzystać do umieszczenia tam dzieci przedszkolnych, a obowiązkiem gminy jest zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców, a zbiorową potrzebą w tej chwili największą jest posiadanie dodatkowych miejsc w szkole, ponieważ dzieci w szkole w Michałowicach się nie mieszczą. I jeżeli pani wójt potrzebuje liczb na uzasadnienie tego, że szkoła zaprojektowała na 31 bądź 33 pracownie lekcyjne, nie jest w stanie zmieścić 43 klas, no to bardzo mi przykro, no to nie wiem, o jakich liczbach mielibyśmy rozmawiać, tak? Dobrze, ale może wszyscy wiemy już, o co chodzi, podejmiemy uchwałę, dobrze? No bo tym i tak będzie zajmować się gmina, nie my. Myślę, że tą wiedzę, którą mamy, jest wystarczająca, żeby tutaj podjąć decyzję w sprawie uchwały. Kto z Państwa jest przeciwny tej uchwale? Dwie osoby są przeciwne. Kto z Państwa się wstrzymał? Sześć osób się wstrzymało. Siedem. Uchwała została podjęta.